Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie film, którego właściwie nigdy jeszcze nie robiłam, czyli mianowicie jest to coś w rodzaju takiego holu Christmas z takimi przykładami prezentów świątecznych. No i ten film ma mieć dwie części. W pierwszej części, czyli w dzisiejszej, będzie makijaż, a w następnej będzie pielęgnacja plus jeszcze takie rzeczy, które po prostu wydają mi się bardzo fajnie, ponieważ nie chcę robić aż trzech filmów, to postanowiłam zrobić dwa. I zebrałam się kosmetyki do makijażu. Jak się do tego filmu przygotowywałam, to okazało się, że niestety fakty są takie, że jeżeli chodzi w ogóle o prezenty, to osobiście ja najbardziej lubię palety. I dlatego w tym filmie zobaczycie palety do makijażu oczu, których mam naprawdę mnóstwo i widzę, że to jest dla mnie najfajniejszy prezent dla samej siebie. A druga kategoria są to palety do twarzy, czyli mogą być to palety róży, palety rozświetlaczy albo palety takie łączone. Zdecydowanie, jeżeli lubicie połysk, to w dzisiejszym filmie będzie go mnóstwo. Także jeżeli tak jak ja kochacie połysk, kochacie kupować makijaż i w ogóle lubicie się malować, zdecydowanie dzisiejszy film jest dla osób, które lubią się malować, ale myślę, że ten film może być również dla tych osób, które po prostu chcą miło spędzić czas. I co brałam pod uwagę, kiedy przygotowywałam się do tego filmu, jeżeli chodzi o wybór, bo to naprawdę było bardzo trudne, dlatego że starałam się wybrać produkty w różnych kategoriach cenowych, a ja jestem niestety osobą, z tego co zauważyłam, która lubi bardzo drogie kosmetyki, ale znalazłam też kilka drogeryjnych i jeżeli oglądacie mnie no przynajmniej rok, to na pewno tutaj żadna pozycja Was nie zaskoczy. Bardzo ważne było dla mnie takie ala świąteczne opakowanie, które po prostu będzie bardzo ładne, które będzie przykuwało uwagę, no ale czasami może być to opakowanie, które po prostu mi się osobiście podoba, natomiast starałam się, żeby było dużo złota, dużo bling bling. Oczywiście też było dla mnie ważne, jak często sięgam po te kosmetyki, jak często z nich korzystam. Wiem, że każdy jest inny, być może każdy potrzebuje czegoś innego, no ale tak sobie te kosmetyki postanowiłam podzielić i zacznę dzisiaj od najdroższych. I marką, którą najczęściej mnie pytacie, piszecie do mnie przeważnie wiadomości prywatne, jak macie zamiar zrobić zakupy. Ja wiem dlaczego, dlatego że mało osób w ogóle na YouTubie polskim mówi o tej marce, a ja ją po prostu uwielbiam. I oczywiście będzie to marka Hourglass. I tutaj przyniosłam sobie kilka ulubionych moich palet. Wszystkie są, tak jak widzicie, w pudełeczkach, dlatego że ja bardzo lubię swoje kosmetyki trzymać w pudełeczkach, bo dbam o nie w ten sposób. I to są zdecydowanie moje najdroższe kosmetyki, jakie mam. I kiedy je kupowałam, to zazwyczaj właśnie było folgowanie sobie przed świętami. Albo też prośba do Jarka: Jarek, proszę, dołóż mi trochę do palety na przykład, to będzie taki świetny prezent dla mnie pod choinkę. Tak też się stało z tą paletą, która była edycją limitowaną. Dlaczego mówię była? Dlatego, że widziałam już na stronie Hourglass, że ta paleta się znowu pojawi. I tutaj chciałam szczególnie ją Wam przypomnieć, dlatego że uważam, że to jest bardzo niezwykła paleta, jeżeli chodzi o Hourglass. Bo oni w zasadzie takich palet nie robią, oni robią raczej palety takie, które pokażę Wam za chwilę. A ta była no takim hitem sprzedażowym, bardzo się podobała, jest genialnej jakości i marka w tym roku przywróciła ją jakby do sprzedaży. Ta paleta jest to paleta pudrów, róży i rozświetlaczy. Wszystko zamknięte jest, tak jak widzicie, w jednym opakowaniu. Są to takie małe kosteczki, ale myślę, że jeżeli chcecie wypróbować jakość Hourglass i w ogóle lubicie tą markę, to jest to niepowtarzalna okazja, żeby właśnie kupować edycje limitowane. Ona ma teraz trochę inne opakowanie, jest w takim przejrzystym opakowaniu tutaj od spodu i ta paleta nazywa się Unlocked. Natomiast zwyczajowo możecie kupić w tym roku paletę, która jest podobna bardzo do tej palety i to jest paleta, która zazwyczaj zawiera tego typu odcienie. Po prostu Hourglass co roku puszcza bardzo podobne palety i też pytałyście mnie, czy w tym roku mam zamiar kupić kolejną paleta Hourglass, bardzo mnie kusi, ale jest ona tak podobna do tej, że stwierdziłam, że raczej chyba sobie odpuszczę, ponieważ ja palet Hourglass mam chyba 4. I też myślę, że świetnym prezentem dla osób, które lubią tą markę i cenią sobie bardzo wysoką jakość, będą bardzo fajne te palety, które są takie potrójne. Te palety potrójne są w Sephorze w bardzo różnych opcjach, z bronzerami, z różami, z rozświetlaczami. Możecie sobie po prostu zobaczyć, jakie opcje są na stronie i coś wybrać. One znowu nie są tanie. W ogóle marka Hourglass jest bardzo drogą marką, bardzo luksusową. Ale jakość mówi tutaj sama za siebie. Zazwyczaj, jeżeli pytacie mnie pod filmami, co mam na policzkach, albo na przykład czym modelowałam twarz, albo jaki mam bronzer, to zazwyczaj jest Hourglass. On wygląda po prostu bardzo dobrze na skórze. I tak się rozgadałam, ale myślę, że jeżeli w ogóle chcecie posłuchać więcej o Hourglass, to zrobiłam na swoim kanale film, gdzie pokazuję po prostu, jak te produkty przed kamerą się zachowują, jak się nimi maluje, jaki jest efekt przed, jaki jest po, także możecie sobie tam zajrzeć. Ten film chyba robiłam rok temu, więc
Myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do tamtego filmu. Druga w kategorii palet, które są bardzo drogie, ale ja je bardzo polecam, jeżeli chodzi o ich kupienie, dlatego że one zawierają aż tyle produktów, czyli 5 dokładnie, 5 pełnowymiarowych pudrów i bronzerów na przykład marki Benefit, które uwielbiam. Znowu muszę to wszystko odpakować. I to jest paleta, którą kupiłam znowu chyba 2 lata temu i cały czas po nią z przyjemnością sięgam. Tak jak widzicie, tutaj mam bronzery, róże, rozświetlacz, taki właściwie róż rozświetlający. Powiem Wam, że jeżeli nie wiem, po co sięgnąć w makijażu, to zazwyczaj sięgam właśnie po tego typu palety, dlatego że one po prostu są niezwykle łatwe do użycia i zazwyczaj mogę sobie dołożyć właśnie czegoś ładnego na policzki, na przykład może to być Dandelion. Bardzo lubię markę Benefit, jeśli chodzi o jakość tych produktów. Tutaj są zazwyczaj w tych paletach umieszczane kultowe produkty, takie jak Hoola, moja ukochana Hoola Light, właśnie Dandelion. Są różne wersje co roku, także myślę, że jeżeli szukacie jakiegoś znowu luksusowego prezentu, to warto sięgnąć po tego typu paletę, tym bardziej, że będzie to paleta znowu z różami, rozświetlaczami, bronzerami i na pewno będziecie z nich po prostu bardzo często korzystały. Jedyny minus dla mnie to jest to, że ona jest duża, no ale tutaj są po prostu pełnowymiarowe produkty. Może trochę ciężko się z tymi paletami podróżuje. Co powinno być trzecie? Według mnie marka NARS. No po prostu ja tą markę uwielbiam i myślę, że w tym roku również paleta edycja limitowana, którą marka wypuściła, jest naprawdę przepiękna. Oglądałam ją ostatnio w Sephorze. Powiem Wam, że gdybym nie miała tej, którą trzymam w ręku, ona jest myślę dosyć podobna, bo też jest bardzo dużo połysków, tylko jest bardziej różowa. Tak się spodziewałam, że ta będzie bardziej różowa. No to myślę, że jeżeli lubicie malować oczy, to tutaj NARS daje nam naprawdę pole do popisu, bo jest tutaj mnóstwo kolorów, które są i z połyskiem, i matowe, i satynowe. Zazwyczaj jest kilka rodzajów właśnie wykończeń. Znowu jest to bardzo wysoka jakość. Bardzo lubię też NARSa za te piękne opakowania, dlatego że naprawdę z przyjemnością się po nie sięga. I zdecydowanie jest to typ palet, które są bardzo przyjazne podróżowaniu na przykład, bo ja najczęściej powiem Wam, że jak gdzieś wyjeżdżam, to biorę palety, które właśnie dzisiaj Wam pokażę. Myślę, że to się może trochę zmienić, bo mam dzisiaj też w filmie nowości, ale bardzo lubię właśnie NARSa. Jeżeli wyjeżdżam na wakacje, to na przykład wiem, że jeżeli wezmę tą paletę, to mogę iść wieczorem na imprezę, jakbym chciała. Mogę zrobić makijaż dzienny, mogę dołożyć sobie połysku. Kolejne dwie palety to dla mnie jest po prostu klasyka makijażu i od kiedy je kupiłam, no to po prostu jestem zachwycona, że je mam. Absolutnie nie są mi te wszystkie palety, które dzisiaj Wam pokazuję, potrzebne, ale to wiecie, to jest takie trochę zbieractwo u mnie, a trochę też to, że bardzo chciałam jakość marki Anastasia wypróbować. I myślę, że te dwie palety w szczególności to są takie palety, które mogę polecić Wam do kupienia w ciemno. Pierwszą z nich jest Soft Glam dla osób, które po prostu cenią sobie bardzo ładny makijaż dzienny w ciepłych kolorach na przykład, ale również makijaż na przykład wieczorowy w ciepłych kolorach. Również była to jedna z palet, którą pokazywałam na kanale zupełnie w oddzielnym filmie, dlatego że to była moja pierwsza w ogóle paleta Anastazji i pamiętam, jak się nią zachwycałam, jak do mnie przyjechała. Bardzo się cieszę, że ją kupiłam, dlatego że to jest naprawdę to jest taki klasyk i na YouTubie i myślę, że jeżeli ktoś kocha makijaż w ogóle, no to nie ma szans, żeby o tej palecie nie słyszał. Rewelacyjna jakość. Naprawdę warto ją mieć. To samo dotyczy palety oczywiście Sultry, która jest taką paletą, bez której po prostu nie można się obejść, jeżeli lubicie połysk w makijażu. I kupiłam ją dlatego, że ona po prostu jest w chłodnych odcieniach, co się bardzo rzadko zdarza, że marki kosmetyczne po prostu mają tego typu palety i są one no, stosunkowo chłodne, jest trochę chłodniejszych cieni, jest też piękna czerwień, którą bardzo lubię. Są takie piękne odcienie metaliczne, są brązy, jest czerń, także jest to taka pełna paleta do makijażu. I również myślę, że Sultry jest to jedna z bardziej udanych palet, jeśli chodzi o Anastasia. Także jeżeli miałabym coś kupić z Anastazji, to w dalszym ciągu byłyby te dwie palety. Oglądam cały czas te nowe edycje, ale powiem Wam, że jakoś no, żadna nie przekonuje mnie na tyle, żeby ją po prostu kupić. No, po prostu wydaje mi się, że nie są one mi potrzebne. Natomiast jest dużo różnych, oczywiście pięknych wersji kolorystycznych. Oczywiście, jeżeli kochacie makijaż, to nie mogą się u mnie nie pojawić palety marki Pur. I tutaj przygotowałam sobie oczywiście kilka różnych opcji. Ta paleta akurat jest fajna, dlatego że to jest paleta do makijażu twarzy i oka. Również jest to paleta, która jest bardzo party, dlatego że ona zawiera też, tak jak widzicie, brokaty. Jest tutaj rozświetlacz, jest tutaj róż, jest tutaj bronzer. To są dosyć
ciemne kolory i powiem szczerze, że dla mnie ta paleta jest troszkę za ciemna. Ja sobie oczywiście radzę, jeżeli chodzi o te kolory, po prostu ich używam, szczególnie o te dwa, czyli Classic i Timeless. Ja ich używam do makijażu oka bardziej, bo dla mnie jako bronzer i róż to jest troszeczkę za ciemna kolorystyka, ale cały makijaż oka, rozświetlacz, są to piękne kosmetyki i na pewno znacie tą paletę z mojego kanału, bo ja bardzo często markę Pur pokazuję, po prostu bardzo ją lubię i naprawdę korzystanie z ich produktów to jest bardzo duża przyjemność, bo one oprócz tego, że są naprawdę bardzo wysokiej jakości, jeśli chodzi o makijaż, to są też pielęgnacyjne, za co bardzo markę właśnie Pur cenię. Dlatego dzisiaj też przypomnę Wam jeszcze inne palety, a ta paleta nazywa się Love Yourself i jest to trójeczka. Teraz będą nowości, dlatego że nie powiedziałam Wam na początku filmu, bo zapomniałam, że będę miała kilka nowości, które myślę, że warto w tym filmie umieścić. I to będzie marka, którą szalenie ostatnio jakoś polubiłam, dlatego że to jest marka taka drogeryjna, troszkę droższa. I ona stała się ostatnio też hitem na YouTubie. Bardzo dużo, szczególnie amerykańskich YouTuberów ją pokazuje. O jakiej marce mówię? Oczywiście chodzi mi tą markę Milani. Może zacznę od palet do makijażu oka, dlatego że one mi się podobają szczególnie. I one są przepiękne, bo są takie w takich złotych, ładnych opakowaniach. Znaczy właściwie te opakowania są piękne. Także myślę, że każdą maniaczkę makijażu taka paleta może ucieszyć. Trochę będzie odbijała tutaj nam światło. Tu wybrałam paletę, która nazywa się Pure Passion i jest to jeden z bestsellerów marki Milani. Taka paleta, którą naprawdę wiele osób poleca. Dzisiaj malowałam się tą paletą, ale nie tylko. Malowałam się też szczególnie właśnie po to, żeby Wam pokazać, że można malować się też tańszymi kosmetykami. Malowałam się super, też tanią paletą. Ta paleta jest troszkę droższa, ale myślę, że jeżeli lubicie bardzo wysoką jakość, zobaczcie, że tutaj nie ma tak zwanego, jak to nazywam, oszukaństwa, czyli są same cienie, nie ma żadnego, wiecie, dodatkowego jakiegoś miejsca na coś. Paleta jest przepięknie wykonana, duże lusterko. Ciepła kolorystyka połączona z takimi trochę burgundami, takie spalone brązy. Milani w ogóle tych palet ma kilka, to nie jest jedyna, jaką dostaniecie z tej serii. Naprawdę myślę, że warto się przyjrzeć wszystkim. Ja mam tą, ale specjalnie też jeszcze dla Was mam paletę, która się nazywa Soft and Sultry i to jest paleta. Specjalnie wybrałam tą, ponieważ dużo osób też na kanale mi mówi, że bardzo mało jest palet, które są po prostu w chłodnej kolorystyce. I ja dzisiaj tą paletą się nie pomalowałam, mimo tego, że może powinnam, może pomaluję się w następnym filmie z pielęgnacją, żebyście zobaczyły, jak ona wygląda. Bo to jest według mnie doskonała paleta chłodna do makijażu i dziennego, i wieczorowego. Zresztą tak samo jak Pure Passion. One są naprawdę no, wprost genialnej jakości. Są bezzapachowe całkowicie. Są tutaj maty, są tutaj metaliki, bardzo różne wykończenia. Myślę, że jeżeli taką paletę zabierzecie ze sobą w podróż, właśnie o tym mówiłam, że może teraz zamiast Narsa będę zabierała tę paletę. Tutaj jest wszystko. Wszystko, co możecie chcieć w makijażu dziennym, wieczorowym. Jest jeszcze paleta całkowicie matowa i ona mnie strasznie, strasznie kusi. I myślę, że cena tych palet też jest bardzo dobra. Ponieważ mam tak bardzo dużo w ogóle nowości z Milani, bardzo bym chciała zrobić oddzielny film z tą marką, bo myślę, że naprawdę warto Wam te produkty jeszcze pokazać w oddzielnym filmie. Ale to nie są oczywiście wszystkie produkty z Milani, które dzisiaj przygotowałam. Kolejna paleta jest paletą do makijażu twarzy i jest to paleta, która myślę, że może być wykorzystywana też w makijażu oka i wygląda ona następująco. Jest to paleta również Milani, która nazywa się Luminoso Glow. Jest to paleta, która naprawdę jest glow, jest ona optymalnie wręcz glow i zawiera ona, tak jak widzicie, dwie jakby bryły kolorystyczne, jedna jest cieplejsza, druga jest taka bardziej różowa, troszeczkę chłodniejsza, rozświetlacze, róże i takie topery do policzków, można również spokojnie używać je jako po prostu cieni do powiek. Ona po prostu jest niesamowicie intensywnie napigmentowana. Ja dzisiaj tą paletą też się malowałam, ale powiem Wam, że się dotyka w ogóle tych róży i tych rozświetlaczy, są tak miękkie. Tu akurat jeśli chodzi o tą jakość Milani, no to jest ona fantastyczna. Ta paleta też dlatego jest trochę droższa. Akurat powiem Wam, że jedyna rzecz, do której nie jestem przekonana, to jest tylko opakowanie, dlatego że myślę, że przy tak pięknych kolorach no trzeba zwyczajnie używać bardzo małych pędzelków. Można oczywiście sobie te kolory zmieszać i nałożyć na policzek całe, ale trzeba uważać, żeby nie nałożyć ich za dużo, bo ta paleta jest intensywnie wręcz napigmentowana. Bardzo delikatnie dotknęłam palety i przeciągnęłam raz. Zobaczcie, jaki tu jest pigment. I jest to ten odcień jaśniejszy, bo jeszcze jest dwójeczka, wydaje mi się, ja mam jedynkę. I
tutaj z tej strony macie taką po prostu kolorystykę bardziej na lato, a ta mi się kojarzy bardziej z zimą. Ta paleta została stworzona dlatego, że ten róż, który Wam pokazywałam też wiele razy, jest tak kultowy. Róż Luminoso. Natomiast róż Luminoso jest zupełnie jakby innej jakości, żebyście myślały, że to jest to samo, dlatego że to nie jest to samo. Luminoso daje taki lekki połysk i daje też coś takiego, taką taflę jakby na policzku, natomiast tutaj jest intensywny pigment. To jest paleta zdecydowanie dla fanek makijażu, które lubią mieć połysk na twarzy, które lubią mieć połysk na przykład i na policzkach, i na powiekach, i na dekolcie. Na pewno tutaj się nie zawiedziecie, będziecie mogły zrobić z nią naprawdę wiele różnych rzeczy. Kolejny produkt również jest dla fanek intensywnego rozświetlenia. Dla kogoś, kto naprawdę lubi połysk z kosmosu, bo myślę, że to są najintensywniejsze rozświetlacze, jakie mam. Oprócz jeszcze jednej paletki, którą będę pokazywała zaraz, która też jest bardzo intensywna, ale coś takiego jest wyjątkowego w marce Ofra i w ich rozświetlaczach, że właściwie ja nie mogę porównać ich praktycznie z niczym. Myślałam kiedyś, że Becca jest najbardziej intensywna. Owszem, było tak, dopóki nie poznałam marki Ofra. I mam jeszcze rozświetlacze skóry, o których też często mówię. I to znowu jest taka paletka, która myślę, że jest bardzo fajna, jeżeli szukacie na przykład takich rozświetlaczy i chcecie zapłacić za rozświetlacze mniej, dlatego że tutaj macie trzy rozświetlacze. Każdy jest troszkę w innej tonacji. Jest różowo-złoty, jest różowy, który jest super właśnie do jasnej karnacji. Jest mój ulubiony Rodeo Drive, którego często używam, mimo tego, że on się wydaje dosyć ciemny. Doskonałe do makijażu oka. One są tak miękkie i tak napigmentowane. Ja oczywiście, jak wiecie, nie lubię dotykać palcami swoich kosmetyków, ale robię to dla Was. Przepiękny połysk, intensywna pigmentacja. Bardzo metaliczny też połysk, także Ofra jest dla osób, które po prostu lubią się mocno błyszczeć, lubią ten taki metaliczny, intensywny połysk. Możecie, tak jak mówię, używać ich również do makijażu oka. I tutaj w tej palecie będzie Blissful, Pillow Talk i Rodeo Drive, tak jak mówiłam, mój ulubiony kolor. Nie wiem, czy ta paleta jest edycją limitowaną, czy można ją dostać cały czas. Mam nadzieję, że będzie można kupić ją cały czas. Pamiętacie, jak latem pokazywałam Wam tą paletę, czyli Glow Up? Tej palety niestety już nie ma, dlatego że ona się po prostu wyprzedała. Naprawdę przepiękny, przepiękny produkt. I duży rozświetlacz Ofry jest takiej wielkości. Ja go niestety nie mogę otworzyć. To jest akurat kolekcja rozświetlaczy stworzona z Niki Tutorials, więc możecie sobie wyobrazić, jaki ten rozświetlacz jest intensywny, ale on mi się stłukł. To jest coś strasznego. Nazywa się Glazed Donut. Przepiękny kolor. Postaram się gdzieś tutaj umieścić może zdjęcie tego koloru. I dlatego właśnie pokazywałam Wam tą paletę, dlatego że chciałam, żebyście zobaczyły, jakiej wielkości jest ten duży rozświetlacz. On jest takiej wielkości. A te mniejsze są właśnie tego typu. Także warto polować według mnie na palety Ofra. Jeżeli kochacie rozświetlacze i no chcecie mieć coś niepowtarzalnego, to po prostu warto mieć Ofrę. Ja dzisiaj oczywiście Ofrę mam również na policzkach. Malowałam się też oczywiście Milani. Po prostu dzisiaj zmieszałam sobie naprawdę wszystko, co mogłam, bo chciałam tutaj przed Wami naprawdę zabłysnąć. To nie są jeszcze wszystkie produkty z Milani, które się intensywnie błyszczą. Tak jak mówię, no mam ich sporo. Chciałam pokazać Wam dzisiaj w filmie jak najwięcej. Przepięknym produktem według mnie, takim bardzo intensywnie rozświetlającym, będzie również taki produkt, który się nazywa Spotlight. Akurat ja mam go w kolorze Candlelight 02. I to jest rozświetlacz z bronzerem i różem, ale tak naprawdę mogę Wam powiedzieć, że to jest tak... Gdybyście nie chciały kupować Ofry, to jest coś bardzo podobnego, dlatego że macie bardzo intensywny rozświetlający róż, bardzo intensywny brąz, który według mnie nie jest brązerem, tylko to po prostu jest taki toper na policzki i przepiękny, przepiękny rozświetlacz, również mięciusieńkie, intensywny połysk, intensywna taka tafla i doskonała jakość. W sumie ta paleta to jest jedyna paleta, której dzisiaj nie używałam, więc może sobie nałożę odrobinę tego rozświetlacza na policzki. Jeżeli da się coś nałożyć jeszcze na Ofrę, da się, bo jest jaśniejszy. Także możecie zobaczyć, że ona jest bardzo jakby intensywna i ten połysk rzeczywiście jest taki typowo metaliczny połysk, że jak lubicie połysk, to myślę, że te palety się świetnie sprawdzą. I troszkę różu nałożę, czy też czegoś w tym rodzaju. Więcej palet i więcej rozświetlaczy. Tu oczywiście, jeżeli chcecie kupić sobie coś mniejszego, to zawsze będę wracała do tych paletek. I tu przyniosłam sobie zarówno paletkę do oczu, którą ostatnio pokazywałam w ulubieńcach miesiąca. Let the good time roll. Ona się nazywa, słuchajcie, Sweet 16. Także to jest taka typowa paleta party. Jest to maleńka paleta. Jest to paleta, która jest chyba najlepsza do podróżowania, jaka może być. A dla fanek rozświetlaczy przyniosłam drugą paletę. Również się o dziwo nazywa Sweet 16. Ja ją nazywam
nazwałam Sparkle and Shine Bright. To jest paleta trzech rozświetlaczy. Tu znowu, jeżeli na przykład ofra kolorystycznie Wam nie odpowiada i wolicie mieć coś, co jest po prostu bardziej złote, bardziej takie, no ciepłe po prostu w kolorze zwyczajnie. Genialna jakość. Po prostu uwielbiam rozświetlacze również pór. One są według mnie, tak jak Wam kiedyś już mówiłam, niesamowicie do ofry podobne. Ten akurat przepięknie też pachnie. I również rozświetlacze z Milani są podobne, dlatego że one mają tą samą taką miękkość, tak jakby były trochę mokre, więc to jest bardzo podobna jakość. Myślę, że dzisiaj tutaj oszalejecie od tego całego połysku. I jeszcze ostatni produkt z Milani, którego też sobie tutaj nie mogłam podarować, dlatego że jak oglądałam właśnie filmy z Milani, innych youtuberów, to widziałam, że bardzo też chętnie pokazują te róże i mówią, że one są rewelacyjne. To jest coś znowu zupełnie innego niż Luminosa, dlatego że te róże są bardziej takie jakby miękkie w konsystencji. Dzisiaj malowałam się tym kolorem tutaj i troszeczkę dołożyłam sobie tego koloru, także zmieszałam te dwa. Są mięciusieńkie, znowu nie lubię wkładać palców, ale bardzo miękkie, bardzo dobrze napigmentowane i myślę, że ta paleta, akurat ten kolor 02, który ja mam, jest takim kolorem właśnie do karnacji pośredniej. Myślę, że też jest piękna dla osób, które po prostu są lekko palone, na przykład albo mają ciemniejszą karnację o ton ode mnie. To będzie dla Was idealna paleta. Są też inne oczywiście kolory. Przepiękne, przepiękne róże, takie bardzo dzienne. Także myślę, że dla fanek róży, które po prostu kochają róże, lubicie palety róży, to myślę, że tą paletę również mogłabym polecić. Oczywiście róże Milani możecie sobie na przykład kupić pojedynczo. To też jest możliwe, bo te wszystkie właśnie róże, takie różyczki, one są również pojedynczo pakowane. I tu są aż trzy tekstury. Po prostu można sobie nabudowywać te róże, jak tylko sobie człowiek życzy. Matowy, półmatowy, taki satynowy i najbardziej z połyskiem jest ten akurat ostatni. Z tego co widzę, ma sporo zatopionych takich złotych opiłek. Również te róże mogą być świetne do makijażu oka. I ja w ogóle z marki Milani naprawdę mam mnóstwo różnych produktów. Mam zestawy pędzli, mam nowy taki produkt do konturowania razem z rozświetlaczem. Mam też nowy bronzer, którym się dzisiaj malowałam, który dokładnie pachnie jak butter bronzer, który ostatnio Wam pokazywałam. Pachnie identycznie. Pachnie po prostu kokosem. Też naprawdę fajny produkt, także no chciałabym po prostu te produkty pokazać Wam już w innym filmie, bo tutaj i tak tych produktów Milani było bardzo, tak jak widzicie, dużo. Powinnam, wydaje mi się, zrobić film. Ja oczywiście proszę, żebyście pisały pod spodem, czy taki film się ma pojawić na kanale, czy nie, ale myślę, że pewnie go zrobię, bo te produkty za bardzo mnie kuszą, żeby Wam je pokazać. I z następną kategorią, powiem Wam szczerze, miałam największy problem. Dlatego, że chciałam wybrać produkty, które są w niskich cenach, ale też będą bardzo wysokiej jakości, będą ciekawe dla tych osób, które lubią makijaż i będą to oczywiście palety z drogerii. I jeżeli ktoś ogląda mnie tak, oto mówiłam, od około roku, to na pewno wie, o jakiej marce teraz będę mówić. I szczególnie chciałam wyróżnić jej palety, ponieważ w tym momencie uważam, że to jest naprawdę najwyższa jakość, jaką mamy w drogerii za tak doskonałe ceny. Plus jeszcze to, że bardzo często te produkty można kupić też w promocjach. Więc wtedy już jest super tanio. Pierwsza paleta, którą pomyślałam, że muszę Wam pokazać, muszę Wam ją przypomnieć, to jest oczywiście paleta Eveline Cosmetics Sparkle. No zobaczcie na nią. To jest paleta, która mnie hipnotyzuje. Można sobie obserwować ten brokat. Ja to po prostu uwielbiam. Zawsze jak na nią patrzę, to jest mi przyjemnie, a dzisiaj nawet pasuje mi idealnie do moich paznokci. I palety w ogóle Eveline Cosmetics, wszystkie trzy, które Wam dzisiaj pokażę, bo zdecydowałam się, że pokażę Wam aż trzy, dlatego że każda jest trochę inna, są dla fanek takiego aktualnego trendu, który ja kocham, czyli ciepłe palety. Ta paleta jest najbardziej ciepła, najbardziej intensywna w kolorze, także jeżeli szukacie czegoś dla maniaczek makijażu, dla osób, które kochają się malować, kochają być trendy, chodzą na imprezy, myślę, że to mogą być młode osoby, ale niekoniecznie. Ja na przykład po tą paletę również sięgam, dzisiaj również się nią malowałam, to jest druga paleta, której dzisiaj korzystałam, oprócz właśnie palety Pure Passion. Zresztą nawet one są troszkę podobne do siebie wielkościowo, to używałam właśnie palety tej Sparkle i korzystałam dzisiaj z tego pomarańczu, korzystałam dzisiaj też z tego bardzo ciemnego koloru. Ona ma fantastyczne jakościowo maty, naprawdę super miękkie, super napigmentowane, to jest rewelacyjna paleta pod tym względem i intensywnie napigmentowane, piękne metaliki, także tutaj jak kochacie tą kolorystykę, to warto po nią sięgnąć, plus za piękne naprawdę opakowanie, jak na drogeryjne ceny, to jest chyba jedno z najładniejszych opakowań, jak nie najładniejsze. Chyba nie ma ładniejszego opakowania w drogerii niż to.
I bardzo mi się też podoba, że marka tutaj pomyślała i dodała cień bazowy, taki jasny, matowy beż. Nawet czasami jak nie korzystam z całej palety, to korzystam właśnie z tego cienia, ponieważ no, po prostu zawsze jest mi taki cień potrzebny. Druga paleta, nad którą się rozpływałam właściwie całe lato i powiem Wam, że jak ją zobaczyłam pierwszy raz, to byłam niesamowicie zaskoczona, że tak ładnie wygląda, że są tak piękne cienie i że jest idealnym duplikatem dla Urban Decay. Oczywiście tutaj mówię znowu o palecie Charming Mocha. Uwielbiam to opakowanie. Jest ono naprawdę pięknie zrobione, myślę, że sprawi każdemu przyjemność. Jest też takie, wiecie, porządne. Wielkie lusterko, cienie, znowu ciepła kolorystyka, metaliki, maty, intensywny połysk, piękna jakość. Właściwie tutaj nie wiem, co mam Wam więcej powiedzieć, bo na pewno jak oglądacie mnie dłużej, to pamiętacie, jak ta paleta bardzo mi się podobała i nadal mi się niesamowicie podoba. Przepiękne, mięciutkie, mięciutkie maty, intensywne metaliki, makijaż dzienny, makijaż wieczorowy. Właściwie tutaj nie ma makijażu, którego nie mogłybyście tą paletą wykonać. Więc jeśli lubicie taką kolorystykę, nie chcecie wydawać dużo pieniędzy w Sephorze, no to jest naprawdę świetny odpowiednik tych najdroższych palet. I ja naprawdę czekam, aż marka Evelyn Cosmetics zrobi coś w takiej trochę innej kolorystyce. I tak jak mówiłam, po jedną paletę musiałam pójść i ją dokupić, dlatego że ją zgubiłam. I to jest paleta Angel Dream. Zawsze nazywam ją Angel Eyes. To przez to zdjęcie, które jest tutaj, zawsze mi się zdarza, że nazywa Angel Eyes. Tak sobie ją nazywam, ale to jest paleta Angel Dream. I to jest paleta, po którą sięgam ostatnio najczęściej, dlatego że ona jest taka najbardziej, według mnie, dzienna i też jest rewelacyjna, jeśli chodzi o dojrzalsze po prostu typy urody. Jeżeli jesteście bardziej dojrzałe, no to wiadomo, że być może nie sięgniecie po te palety, które były tu przed chwilą, czyli bardzo intensywne, takie wiecie, napigmentowane pomarańcze, no to zazwyczaj dojrzałym kobietom być może nie będzie pasowało, ale już w tej palecie macie takie przepiękne, stłumione kolory. Są też metaliki. I są też kolory ciemniejsze. To właściwie najmniej taki dzienny oczywiście jest ta czerwień, ale ja ją bardzo lubię. Więc jest to paleta i dla fanek makijażu, ale może być to też po prostu świetna paleta dzienna. Bardzo mi się znowu podoba to tekturowe, ładne opakowanie z lusterkiem. Wszystkie palety w ogóle mają lusterko, więc myślę, że też jakby jakościowo są bardzo przyjemne. Także tutaj pewnie się nie zdziwiłyście, że te palety wylądowały dzisiaj w tym filmie, no bo ciężko było mi ich tutaj dzisiaj mi nie pokazać. A kolejną paletą będzie paleta Vibo. Dla mnie oczywiście, dlatego że ja bardzo lubię ten koncept wymiennych wkładów. Tutaj akurat w tej palecie umieściłam sobie już róż, rozświetlacz i cienie. Ja ogólnie te palety bardzo lubię, myślę, że też są bardzo fajnej jakości, bo są takie też porządne, też z dużym lusterkiem. Teraz macie akurat chyba kolekcję Katosu, która jest taka piękna, srebrna, więc jak ktoś lubi taką kolorystykę, tam są rozświetlacze, bardzo błyskliwe cienie, to myślę, że też warto na palety Vibo zwrócić uwagę. I w dzisiejszym filmie, słuchajcie, to jest już wszystko. Myślę, że pokazałam Wam naprawdę mnóstwo produktów. I każdy mi się bardzo podoba. Nie wiem, gdybym miała coś Wam polecić, no to oczywiście myślę, że kryterium będzie na pewno to, ile produkt kosztuje, to, do czego chcecie go wykorzystać, które kolory się Wam oczywiście podobały, na co chcecie zwrócić uwagę, czy w ogóle jest Wam ten produkt potrzebny, chociaż powiem Wam, że ja nigdy nie kupuję w ten sposób kosmetyków. Zazwyczaj jest tak, że nie potrzebuję kolejnej palety, ale jak mi się coś podoba, to po prostu mam ochotę to mieć. To tak niestety wygląda. Także mam nadzieję, że któreś z tych produktów, które pokazałam, przypadły Wam do gustu, może się Wam spodobały. Piszcie oczywiście koniecznie, które. Ale myślę, że z tych produktów, które pokazałam, są tu propozycje i bardzo tanie, naprawdę w świetnych cenach. I bardzo luksusowe, i w pośrednich cenach, także każdy, myślę, dla siebie coś znajdzie. Piszcie przede wszystkim, jakie produkty u Was się sprawdzają pod choinką, czy tak jak ja najbardziej lubicie palety do makijażu. Ja też je lubię dlatego, że mogę ich używać latami, bo one się zwyczajnie nie psują. Dlatego wybieram produkty, które są zwyczajnie suche w konsystencji, konsystencje pudrowe, bo one po prostu naprawdę wiele lat zwyczajnie mogą być w szufladzie, mogę ich kilka lat używać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Przypominam, że w drugiej części będzie bardzo dużo produktów do pielęgnacji. Też postaram się, żeby były różne kategorie cenowe. Zwyczajnie, żeby każdy mógł coś dla siebie wybrać, albo dla swoich bliskich jakiś drobiazg, albo coś większego. Także zapraszam Was też do kolejnej części tego filmu. A na dzisiaj żegnam się już z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia oczywiście następnym razem.